kontynuuję moją dokumentację długich godzin w grze maszynki mających na celu zgłębienie skomplikowanych nowych zasad rządzących ekonomią w grze. Tak ciekawości, żeby nie było, że ściemniam. 15 godzin w grze to jest dużo. To jest dużo. Więc teraz chcemy uruchomić ten ostatni, tą ostatnią gałąź, która pozwoli nam wyjść chyba już z, albo wejść w erę diesla wyższego, jeśli w ogóle to będzie działało. Czyli pozyskać ten magiczny pieniądz, który to jest stal, taki stalowy pieniądz. Żeby to zrobić, znaleźliśmy tutaj Steelworks, czyli co to jest? Hutę, tak? Do której musimy dostarczyć dużo węgla, piach, jeśli to jest piach. Aha, to nie koniec, nie jest takie proste. I 4 pręty metalu. Czyli jednak będzie problem. Tak, bo pasowałoby to mieć też pod ręką. No i jest takie coś, taki ośrodek. Czyli musimy stworzyć kompletnie nową ekonomię. Możemy mieć na prawo metal. Tak, zgadza się, tu jest metal. To będzie skomplikowany proces, z tego co widzę. Nawet bardzo. Nawet bardzo. To będzie bardzo ciężki, bardzo smutny, żmudny i męczący proces. Ale to jest zasługa mapy, bo to jest mapa oczywiście do męczenia ludzi. Jest zrobiona przez roboty, które mają nas wkurzać. Jezu, te Steelworksy są jeszcze, jak widzicie, na masakrycznym wzgórzu. Sakramenckim, jak to się mówi. A to nie koniec, bo stąd to trzeba będzie dostarczyć oczywiście do sklepu. Czy tak, dobrze mówię? Do tego ośrodka, który wyprodukuje nam pieniądz stalowy. Tak, musimy dostarczyć drewno. O mój Boże. Dobra, no to będzie ciężko, ale ten, jedziemy. Zacznijmy od czego? No, ustalenia tutaj przystanków, żeby już się generowały jakieś minerały, materiały, które sobie potem weźmiemy. Pierwszy czynnik jest bardzo prosty. Nawet chyba nie możesz budować na roku. Nauczyłem się skrótów klawiszowych. Mogę pisać recenzję tej gry. To jest pro. Ciekawe, coś się stało, że nie słychać dźwięków, nie? Pewnie niechcąco wyłączyłem jakimś kontrol... Nie, słychać, ale nie było kliknięć. Dawid spytał o algorytm wyszukiwania tras. No to powinien być jakiś wbudowany, nie? Bo to w sumie... To jest wielki problem. Że to trzeba polegać na oku, tak? I uchu, i takich rzeczach. Ale no, na razie nie będziemy, więc tego zmawiać. To tak. Skupmy się na pozyskaniu samej stali, a nie pieniądza stalowego. Piach leci. Węgiel podobno przybywa z gór, z tego co rozumiem, tak? Więc niechaj to już się to dzieje. W tym odcinku obawiam się niestety, że tego nie zrobimy. No ale trudno. Wierzę też w to, że jeśli dobrze tutaj steramorfujemy teren, no to ta stacja będzie działać mimo wszystko. Tak? Chodzi mi o to, żeby po prostu ten pociąg najmniej musiał wykręcać, co dużo nam nie ułatwi, ale zawsze coś. Tu chyba się nam rysuje dobry wyjazd. Tak? Prawdopodobnie tak. Czekaj, pieniądz to jeszcze z samej stali. Abyś miał rację, Żółw. Tam jest taka sugestia. A! Czy to... Ojejku. Ułatwmy sobie życie, budując tutaj wspaniały most. Z
44 jedno pieniądze, jasne. Nie chcę mieć ograniczeń prędkości. I coś jest nie tak. Okej, tak. 56 jednostek. A nie, no głupio. Głupio, przeraźliwie tu będzie. Anulujmy. Teramorfing. Chcemy już zaoszczędzić tej biednej lokomotywce jak najwięcej cierpień. Tak? Absolutnie tak. No i zobaczmy, gdzie zjedziemy, tak, bo dalej nie ma większego problemu. Problem zaczyna się tutaj. Aha, krzywo, co? uroki gier w pełnym 3D. Ale mi się wydaje, że to już... Zmuminujmy ten świat do końca. Okej. Okay. Ujęcie czwarte. Pięknie. 48 jednostek. Zaczęliśmy 8 jednostek stalowego pieniądza, maksymalnie 68. Mam nadzieję, że to będzie wielka oszczędność. No cóż, dwa problemy się rysują, ale to zaraz do nich dojdziemy. Zacznijmy od tego, że tutaj są. Czy uda nam się tak wykręcić ten tor, żeby nie musiały się... da się, super. Żeby się nie musiały przecinać, bo to generuje problemy. No i co, teraz stąd na ten płaskowyż i do tej kopalni, można powiedzieć, easy. Znam, czy mogę stawić pytanie. O nachylenie. To, na które możemy, no to wolniej jeżdżą, tak? Na razie twórca sam przyznaje, że nie ma jeszcze skomplikowanych mechanizmów rządzących fizyką pociągów. Czyli nie musi... To jest jakaś gula taka głupia. To głupia w tym sensie, że już projektujmy dla siebie. Nie można budować na roku. Jaki ta gra ma problem? No ma problem. Czy tutaj nic nie puścimy tak elegancko? Tutaj ma... Próbujemy widzieć, że to jest rok. Szkoda. Czy są prawdziwe marki lokomotyw? Pyta Kwałt. Nie znam się. Nie wiem, jak to jest, bo to możemy jakoś wywnioskować na zasadzie takiej, czy są licencje na lokomotywy, nie wiem. Nie, tu bardziej bądź ten diagonal piece, tak? Trzeba by to jakoś wysmarować tutaj. Tak byśmy pojechali tędy. Zobaczmy. Tak. Tu mają problem z tym rokiem. No, musimy go niestety... Zobaczmy, czy to zaliczy jako zaoranie. Nadal jest problem. Tu no, myślę, że to będą to usprawnią, tak? Bo tu się gra oczywiście pluje, że są jakieś nieznaczne różnice wysokości. Nie? Jak nie różnice wysokości, to oczywiście kształt podłoża, tak? Bo tutaj jest problem jest z ukosami. Dlatego bardzo się cieszyłem, jak był ten cały Transport Fever, bo tam takich problemów nie mieliśmy. Tam się po prostu budowało w zgodzie z logiką. No tylko tam był inny problem w transporcie.
Mianowicie ta gra nie stanowiła żadnego wyzwania. Tutaj teraz też nie jest oczywiście jakoś super trudno i nie da się raczej przegrać, natomiast w domyśle będziemy mieć przeciwników. Więc to będzie to coś, co nakręci rozgrywkę. Dobrze, i tutaj elegancko, wydając fortunę na moje kolejowe fantazje, kończymy wielką magistralę. Znowu jest tutaj pewnie zmiana nachylenia, tak? Jezu. I zgadnij, czy to obniżyć? Wydaje mi się, że tak trzeba było zrobić. I mniej więcej doprowadzimy do sytuacji. Ach, jeszcze nie. Ale teraz chyba to łykniemy już. Który mamy tor skierowany zgodnie z osią tego terenu, tak? Czy tam właściwie z osią siatki terenu. Teraz sobie tu poradzić z ofensywą Roka. Czy my się nie... A nie. No bo tu musimy się wbić. Czyli nadal kontynuujemy to piekło. Czyli sporo dłubania. Nie, tutaj zobaczę, jest to bardzo ładny plan tego, co twórca chce zrobić. I wiem na przykład, że tam jest zaznaczone rozwiązanie kwestii związanej z tym, co mówiłem, że tam rozładowywanie poszczególnych typów surowców. To będzie miało miejsce, ale kwestia jest teraz taka. Muszę to sprawdzić. Czy zostaną usprawnione te narzędzia? Tworzenia torów to raz. Dwa. Prowadzenia torów tak samo. Czy nie da się zrobić tunel? Nie, bo to idzie pod górę. Pytanie, czy możemy zrobić tunel pod górę? Może możemy. Tak? Tunel idący pod górę, czy ja dobrze rozumiem? Ty. Faktycznie, kto to napisał? De Contis. Dobrze, cały czas czegoś się uczymy. Faktycznie jest tunel prowadzący do góry. Tak, pan. Dobra, tutaj mam ustawienie tunelu. Czy ma iść w dół, czy w górę, czy jeszcze wyżej? Rewelacja! Tunel idący do góry. Będziemy musieli to zobaczyć w praktyce, jak to wygląda. Tu jest teraz 1 000 000 złotych wydane na ten nasyp, żeby dało się wykręcić pociągiem. Zobaczmy, czy bozia kolejowa, bozia interfejsu pozwoli. Tu już jest dobrze. Tu odrobina magii teramorfingowej. I myślę, że wyjeżdżamy na prostą, co jest dokładnie tym, co chcieliśmy zrobić. Uwaga. Jest, tak? Tutaj zostawmy sobie potencjał na rozwój, chociaż jakoś to zoramy tamtą ziemię, ale wydaje mi się, że tutaj będziemy chcieli mniej więcej długość tej stacji. Stacja jest tak maksymalnie długa, bardzo dobrze. I uwaga. Voilà! Ale to oczywiście pamiętajmy teraz o kilku detalach, które tutaj nie zostały wykończone. To połączenie mianowicie podejrzewam, że tu jak tylko to podniesiemy, to wszystko będzie już dobrze. Tak, zobaczmy, co na to gra. Gra się tutaj o tego Roka strasznie pluje, więc...
Rok to słowo klucz, ale to łatwiej wymówić niż skała. Okej, teraz modlitwa o to, by Matka Boska wykręcająca wykręciła. Ostatnia faza teramorfingu, moi drodzy, jest. Tak. Mamy zjazd, to i lekki OS. Super. Dobra, tym samym mamy jeszcze jakieś 15 minut do tego zakończenia materiału w tym dniu. Jeszcze powtórzmy. Dostarczamy węgiel tym samym. Piasek dostarczamy. Teraz czas na trzeci składnik. Co z kolei oznacza, że... Haj, potem trzeba to będzie zabierać. Tak naprawdę będziemy potrzebować czterech aż peronów. Czyli czas na jeszcze jedną przeróbkę tutaj istniejącej trakcji. O, do tego zmierzaliśmy. Się maszyniście nie pomyliło. Jest. I skąd będziemy sprowadzać? A ja już wiem skąd. Pojedziemy chyba tak naokoło. Albo to szło stąd. Bo to wszystko musimy dowieźć tutaj. Natomiast... No potrzebujemy tej... Co to jest? Ten, bo tam na czacie podobno są metalurdzy, czy metalurgowie. Żeby koło piachu puścić linię. To! Foundry. Co to produkuje? Jak to się fachowo nazywa? Czy mamy w grze jakąś nazwę tego? Tego czegoś? Tych sztabek? Sztabki żelaza? Czy to jest możliwe, że z żelaza robimy... Stal co to jest? Stal jest stopem już? Stal jest stopem, nie? Tak, jest stopem. Dlatego dostarczamy tam jakiś ten parapiasek, nie? Więc chcemy zrobić z żelaza stal. Dobrze rozumiem? Mówię szczerze, że nigdy się nie zastanawiałem głębiej. Chcemy zrobić stal, bo tutaj sama nazwa wskazuje, że to jest stalo coś tam. Stal to stop żelaza z węglem. No właśnie, czyli się zgadza, dobra. Czyli gra nie okłamuje, czyli widzicie to? Jedna rzecz, której się dowiedziałem. Ale żeby z kolei to tutaj funkcjonowało, potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Potrzebujemy tak naprawdę na litość boską. Trzech peronów. Do których będziemy, jeden będzie wyjeżdżał, tak? I dostarczał nam tutaj rzeczy. Stal to stop żelaza z metalem. Ja sprawdzam privy prawdziwe. Cebul też pisze. Widziałem XCOM. Że jest w XCOMie. Wireless adapter. Jest, ale jest za 2000 zł. A ja mogę mieć z oficjalnego sklepu tego, tej cygańskiej firmy za 1000, mniej niż 1500. Więc no... Szkoda strzępić ryja ogólnie, politykę tego, co tam się dzieje w HTC, ale na razie zostajemy przy tym. Więc teraz tak, jak tak czy siak, czy jak tu będziemy już, czy warto uruchomić te linie, żeby coś zwoziły? No, raczej nie, bo będzie to wszystko stało i zalegało. Tak, może warto zainwestować pewnie w jakieś takie rozszerzenia urocze, jak na przykład... Jezu Chryste, możemy zastąpić teoretycznie, a nie, dobra, węgiel ropą, tak? Ale tak czy siak, nie wyjmiemy najważniejszego czynnika stali. Czyli musimy niestety, bo tak by wszystko już prawie śmigało. Ale musimy jeszcze tutaj stworzyć dodatkową linię. To znaczy, mądrze by było to wykorzystać z rzeczy, które mamy, ale to by rozbiło nam inne łańcuchy.
To tam czołgista cisza wyborcza. Tak, tam jest fajny temat, zagadnienie, także powinni ściągać plakaty. To jest obowiązkowe. To powinno być obowiązkowe. Żeby dzisiaj tego syfu nie było. Okej, okay, jeszcze raz. Możemy z gór, tak? To jest najbliższe miejsce, gdzie dostaniemy żelazko. Tak. Czyli tutaj od razu czeka kolejny bajer. Zobaczmy jedną rzecz. Strasznie mi się spodobała tych koncepcja tuneli do góry. Jezu, patrzcie na to. Rewelacyjny tunel, 112 mil na godzinę, do góry. A, inny tunel jest zbyt blisko. Skurczysyny. Niesamowite, ale ten. Jakbyśmy chcieli po prostu wyjechać w pobliżu tego tutaj, tak. Tu jest tunel jakiś, oszukali. Ech, przecinają się tunele. To załóżmy, że tu. Kończą się pieniądze. Ale dobra, spuśćmy trochę tam czas, żeby już nam nabijał hajsu. A to jest świetne, to jest cudowna wiadomość po prostu dla całego naszej tutaj tej. Proszę już produkować ten, okej? Okay? A, kończą się pieniądze. Kończą się pieniądze. Podnieś podatki. Kończą i nie rosną. Pieniądz. Pieniądz to jest coś, za co odpowiadają moje najbardziej zaniedbane linie. To znaczy... rzućmy tu okiem na to piękno. Dwa super nowoczesne pociągi. Tak, są tylko dwa. Wożące ludzi w super nowoczesnych wagonach. Hmm, 40 mil na godzinę, 260 koni mechanicznych. 260 koni, samochody tutaj mają. Że bydło ma lepsze, ma. To nie jest tak, że szanuję. Mam tu takie stacje, gdzie czeka po milion pasażerów w sumie. Bo pieniądz się generuje głównie właśnie na ludziach tutaj. Taki jest wymysł tego świata. I mam masę skrzynek, mam masę różnych rzeczy, których pieniądz po prostu ja plułem tym pieniądzem. Gardziłem nim straszliwie. Ha. To jest dokładnie jak z tym memem o Firerze, że nie wiadomo, co się dzieje z tymi obywatelami, gdzie ich wywozimy. I to jest prawda, to jest Płock swoją drogą. Czyli mamy tak, funkcjonujące... Nie, to jest coś antycznego. Gdzie powstały te nowe, te... Ta nowa gałąź. Grunt, że się tam na stacjach zbierają pierdoły. Listy są OP. Czyli co, dodać wagony pocztowe, tak? Dobra. Ach, to taka szybkie usprawnienie. To jest jedna z moich pierwszych linii, tak? Poznaję po jakości pociągu. Który mamy rok, panie pasażerowie? Dobra, z tymi pasażerami... Pociąg. Zoptymalizujmy cię troszeczkę. Trzeba cię zoptymalizować. Do depotu. Ludźmi się nie przejmuj. Stacja taka przykrótka. Akurat nabijam trochę. Okej. Prawdopodobnie wagony są też jakieś zabytkowe. To na drewno to jest pozostałość, tak? Mi
Musimy wtedy doinwestować tutaj troszeczkę. W tę, jak rozumiem, zajezdnię. Tak, GS dwójki. Ciebie od razu oczywiście opychamy. Witamy w krainie żyletek. Zobaczmy, jak z wagonami. Dining car. 25% więcej tego. Wow. Wow, spoko. Co to za wagony są w ogóle, tak z ciekawości? Bo chyba tego już nie produkują, nie? chyba nie. Co my tutaj mamy? Pojemność 25. To jest skuteczny ten. No niech siedzą nawet w tych, tak? Nie wiem, czy tutaj tyle ludzi, to trochę głupoty robi, ale przynajmniej będzie skuteczny. I jest ta koncepcja czegoś takiego, tak? Dobra, rozumiem, że twoja trasa jest bez zmian, pan pociąg. Tak. Ludzie żyją cały czas. Zapomniałem ich. Są świadkowie, że manipulujemy koleją. A Boże, ta stacja zaniedbywana przez tylko 1000 osób, nie? Restaurację dorzućmy tutaj. Przede wszystkim tak, poszerzmy to troszeczkę. 27. No dzisiaj nie wyrobimy się z planem wielkiego podwoju świata stali, ale trudno. Ach, pojazd. Tak, jesteśmy na dwóch stacjach naraz. Ale on teraz, Jezus, zwróćmy uwagę, on teraz weźmie pieniędzy. Bo on tutaj odwozi chyba 1/10 tej pasażerów. Tak, zabrał z kilkuset pasażerów. To się oczywiście zaraz skończy, ale tak. Śledźmy jego poczynania. Dorzućmy teraz bonusy do tej stacji. Restauracja. Signal box jest bardzo ważny, bo nam zwiększa zasięg i wydłuża wszystko. Czy dekoracje można zrobić, żeby powiększyć zasięg tutaj? Dobra, i zobaczmy, jak ciśnie ta nasza słynna dwójka, tak? Jeden kurs 1800 zł. Czy będzie dzisiaj publik? Tak, ale dzisiaj będzie publik w wersji ja kulturalnie komentuję, okej? Okay. Od ilu dni się nie zgadza opis dnia? Od wczoraj. Od dzisiaj właściwie się na stronie zgadza. Ilą pasażerami jedziesz, momencik? Tak w ogóle pan pociąg. Jakąś astronomiczną liczbę? Okej, prawie astronomiczną. Aha, i ta stacja... W ogóle z tego co rozumiem... Moment. To jest kolejny ważny skandal, że pewnie te tory nie są ulepszone. No właśnie, tak widzę, że inny kolor jest. Dwustu pasażerów. Wow. Tak, tutaj czeka 55. I też można by to ładnie oczywiście pocisnąć, tak, żeby tych muminowatych tu było więcej. Ale to obawiam się w następnym odcinku. Więc tak, pieniądze się znalazły. Więc skończmy chociażby, żeby był jakiś zamknięty cykl tego wszystkiego. Tu jest wielka misja zwana... tak, są te zapomniane stacje. Wielki tunel. Great Tunnel. T
1000 stać mnie. Czy tu mnie zadowoli ten tunel, jak będzie? Nie zadowoli mnie. Zobaczmy, że to ładnie wykręcało. Chcemy, żeby to... Aha, no to ładnie wykręci, super. Okej. I stąd zjeżdżamy głęboko do piekła. Tu będzie już spoko? No w sumie będzie, nie narzekajmy, tak? Bo wyjeżdżamy tu i potem musimy doprowadzić to wszystko tutaj. Czyli można powiedzieć, że to jakoś zda egzamin. Tak, tu mamy chyba nawet jakąś to drogę, fuj. No ale jest. Halo? Nie powstał. Okay, mam problem ze zbudowaniem tego tunelu. Jest na czerwono. Tu mógłby wyjść. A to nas nie satysfakcjonuje. Tu mógłby wejść, czy tu? Będzie ciężkie, że zbyt duże nachylenie. To częściowo chociaż, tak? Rozumiem, że tutaj, tu, jak tu wyjdzie, to będzie ok. Tak? I tutaj już nie będzie mogło być tunelu, więc po prostu teramorfinki do przodu. Duże to nachylenie. A to najlepsze, co mogliśmy zrobić. Tak pięknie wyszedł moim zdaniem tunel. Też wydaje mi się, że wcześniej mieliśmy jakąś lepszą opcję. Z masakra. Bo chcemy w sumie dojechać tutaj. Ale okej, to wyjdzie dobrze. O. W gruncie zaoszczędzimy cenną stal, robiąc ten mega nasyp. Dobra, skończmy go i to niestety tyle w tym materiale. Żeby budować akwedukty. Na pewno nauczyłem się tego, że akwedukty, jak bardzo super by nie były, to na pewnym etapie się nie opłacają. Tu będziemy mogli cisnąć w dół nieograniczone prędkości praktycznie, tak? Taki... Nasyp moim zdaniem super. Tak się to robi na kolejne, nasypie są powszechne. No. Więc możemy powiedzieć, że tutaj realizm środowiska jest odwzorowywany. Dobrze. Że Aqua to złacimy pociąg. Tak! Zgadza się. Do tego zmierzał ten termin. No i proszę, i tak to właśnie się żyje na tej kolei, a właściwie na tym budownictwie. No i stąd już prosta droga. Dostarczamy tutaj pierwszy z zaledwie dwóch niezwykle istotnych czynników. Tą rudę żelaza. Tak. Zobaczmy, czy tu ładnie zjedziemy sobie. Jest kolejny bulwers, jak zawsze, o roka. Jak tam czas? 15 po. Więc szybko to już... Kończmy tutaj łaskawie.
Część trzeba będzie chyba obniżyć niestety. I uwaga. Nie wiem, czy nie jest nie wiem, czy to jest jakoś E. Uwaga. I czy dojdzie do wielkiego połączenia? Czy będzie wspaniały happy end? Tu oczywiście krzywo wszystko mówi, ale liczę, że... Wydałem 1 000 000 złotych, wydam 10 tysięcy. Wy już pykło. No i jest, tak? Jeszcze tylko węgiel, który chyba zresztą gdzieś tu jest wydobywany. Niewykluczone, Jezu, jak to puścić drugi raz, to z tą samą drogą, może byłoby spoko. I mamy. No niestety. Typowa żmudna robota. Ale jak to dojdzie do końca, więc w następnym odcinku domykamy cykl. Czyli bierzemy węgiel, wciskamy go tutaj. Prowadzimy to, czyli linię z odlewni, jeśli dobrze rozumiem, do stalowni. Tak? Patrzymy, czy wszystko śmiga i powstaje nam... nie, przepraszam. Tam żelazo, tak, dobrze, do stalowni. Powstaje żelazo, leci tutaj, leci piasek, leci węgiel, powstaje stal i stal sprzedajemy w najbliższym sklepie. I tym samym bijemy już wszystko. Tak? W czasie, gdy się bije, w sensie nabijają się stalowe pieniądze, optymalizujemy produkcję pozostałych pierwiastków czy magicznych pieniążków, takich jak 5 tysięcy złotych na sprzedaży, na handlu ludźmi. Nie, przepraszam, tutaj jest 500 jednostek stalówki, które prawie mamy, 500 jednostek paliwkowa, które praktycznie już mamy. Czyli w sumie wszystko jest. No. Jezu, Kosa pisze, że moje streamowanie i wstawienie to jest bardziej poważne i regularne. A to są drobne usprawnienia, o których nie mówimy, więc tak. W czasie, gdy tu się zapisuje gra, pamiętajcie o najważniejszym, że teraz te odpady ze strumieni dostępne są codziennie o 18:00, czy jakieś tam, prawda, takie wybrane, najlepsze cymesiki, a tak to już wszystko. Dlatego tym ciemnym akcentem zamykamy ten materiał dla tuberów.